Do czego mogą doprowadzić gry strony polskiej w dyrektora Szlabanu i zamknięcie granicy? Chcąc pogorszyć sytuację Białorusi, Polska zapomina o ważnych szlakach do Azji. Również ruch towarowy Kazachstanu podlega poważnym ograniczeniom. Widzicie, że ci szaleńcy nawet nie myślą, kiedy wykonują jakiś ruch. Chcecie zrobić krzywdę Rosji? Spróbujcie, macie granicę z obwodem kaliningradzkim. Chcecie zrobić krzywdę Białorusi? To zróbcie krzywdę tutaj. Nasza granica jest ogromna, ma tysiące kilometrów długości. Zróbcie krzywdę. Dlaczego odcinacie tych, którzy was karmią? Kazachstan dostarcza dziś Europie węglowodory, zwłaszcza gdy nałożyli sankcje na węglowodory Rosji, zwłaszcza ropę naftową. Dlaczego więc odcięliście ich od siebie? Ludzie stracili pracę. I drugie pytanie, dlaczego odcinacie swoich? Posłuchajcie, nas to nie grzeje ani nie ziębi, my tam nie jeździmy. Zajechaliśmy do Polski, albo oni zaczepiają swoje przyczepy na naszym terytorium. Polacy, Unia Europejska przyjeżdżają do nas, my bierzemy przyczepy i jedziemy dalej. Ten porządek narzuciliśmy już dawno temu. Nie głaszczemy ich też po głowie. Ale dlaczego wprowadzili to teraz? Chcą pokazać, że są ważni? Może przed patronem, który przyjeżdżał do nich niedawno. Przecież musieli pokazać, że walczą za Amerykanów i są gotowi zrobić wszystko i strzelić sobie w głowę. Dlatego ich posunięcia są zrozumiałe. Po prostu są idiotyczne. I jeszcze, kiedy Litwini i Polacy przyjechali do nas, zobaczyli naszą dyktaturę i powiedzieli, my też tak chcemy. Zachcianki narodu litewskiego i polskiego nie pokrywają się zachciankami i działaniami władz Polski i Litwy. To jest główna rzecz. Ale ludzie to uporządkują. W najbliższym czasie będą mieli wybory za wyborami. Zobaczymy, jak demokratycznie je przeprowadzą. Jeśli pozwolą ludziom głosować, to ludzie ich zmiotą.